No dobrze, wystarczy. Oczywiście mógłbym wstrzymywać swój oddech trochę dłużej, ale nie o to tutaj chodziło, też nie chciałem przedłużać tego wstępu. Na pewno nie mógłbym wstrzymywać swojego oddechu w nieskończoność. I właśnie w dzisiejszym odcinku powiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was na dzisiejszą garść informacji poświęconą właśnie naszemu układowi oddechowemu. Co my tak naprawdę dzisiaj będziemy robić? Chciałbym, żebyśmy skupili się na budowie układu oddechowego, dlatego też dzisiaj powiemy, z jakich elementów on się składa. Powiemy również, w jaki sposób zbudowane są płuca, jak również wykonamy taki model płuc. Zresztą mam nadzieję, że wspólnie ze mną w domu, samodzielnie też będziecie chcieli taki model wykonać. Oprócz tego eksperymentalnie postaramy się wykryć obecność tlenku węgla 4 w wydychanym powietrzu. No i w takim razie zastanowimy się również, skąd ten tlenek węgla 4 w ogóle się w naszym organizmie bierze. Troszeczkę mamy do zrobienia, mam nadzieję, że będą to same ciekawe rzeczy, więc w takim razie po prostu zacznijmy. Układ oddechowy jest oczywiście bardzo ważny, ponieważ jego zadaniem jest dostarczenie tlenu do krwi, jak również odbiór i wydalenie dwutlenku węgla. Układ oddechowy składa się z kilku odcinków, które nazywamy drogami oddechowymi. Drogi oddechowe możemy podzielić na górne oraz dolne. Do górnych dróg oddechowych zaliczamy jamę nosową oraz gardło. Oddychanie przez nos umożliwia po pierwsze oczyszczanie powietrza, ogrzewanie oraz nawilżanie. Te trzy procesy nie będą zachodzić w momencie, kiedy chcemy oddychać za pomocą jamy ustnej. Tak więc sami nawet możecie zwrócić uwagę, że jak pobieramy powietrze za pomocą ust, tak, czyli to po pierwsze, to powietrze, które się tutaj dostaje, jest zimne, no i jest suche. Następnie z jamy nosowej, tak, czyli stąd, powietrze dostaje się do gardła i stąd następnie do dolnych dróg oddechowych, do których będziemy zaliczać krtań, chrzanicę oraz oskrzela. Krtań zaangażowane jest również w powstawanie głosu. Podczas oddychania fałdy głosowe, które znajdują się w krtani, są rozluźnione. To powoduje spokojny przepływ powietrza i nie wywołuje powstawania dźwięku. W momencie, kiedy fałdy głosowe są napięte, wówczas powietrze, które przepływa, napiera na fałdy, drżą, a to wywołuje powstawanie dźwięku. W zależności od napięcia fałd, ten głos będzie wyższy albo niższy. Tchawica to taka rura, przez którą przepływa powietrze i dociera następnie do oskrzeli, a oskrzela następnie będą tworzyć płuca. I chciałbym teraz się skupić trochę bardziej na płucach. Płuca składają się z płatów. Prawe płuco posiada 3 płaty, natomiast lewe płuco tylko 2. W płucach oskrzela rozgałęziają się na coraz mniejsze elementy i tak wyróżniamy oskrzeliki, aż w końcu kończą się pęcherzykami płucnymi. To właśnie między pęcherzykami płucnymi a naczyniami włosowatymi w płucach dochodzić będzie do wymiany gazów oddechowych, czyli tlenu i dwutlenku węgla. Wdech i wydech możliwy jest dzięki działaniu mięśni oddechowych. Do takich mięśni oddechowych zaliczamy mięśnie międzyżebrowe oraz przeponę. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposób odbywają się te procesy, które ogólnie nazywamy wentylacją płuc. Wykonajmy teraz wspólnie model budowy płuc. Dzięki temu zobaczymy, w jaki sposób odbywa się w ogóle wentylacja płuc. Będzie nam potrzebna do tego butelka z wyciętym spodem. Ja już to wcześniej zrobiłem. Oprócz tego mamy balony, rękawiczkę. Będziemy potrzebowali 2 słomki, gumki, recepturki, jak również plastelinę i taśmę z nożyczkami. No to w takim razie przejdźmy do wykonania naszego modelu. Najpierw będziemy potrzebowali 2 słomki, dlatego wyciągniemy je tutaj na zewnątrz i potrzebujemy z nich stworzyć taki system rurek doprowadzających powietrze do płuc. Płucami będą w naszym przypadku 2 balony, tak? Dlatego musimy właśnie coś w tym stylu zrobić, taki system, dlatego ja tutaj nacinam właśnie, robię nacięcia na jednej ze słomek. I przymocujemy do niej po prostu drugą słomkę, krótszą, tak, którą też obciąłem przed chwilką i obkleimy to dokładnie taśmą, żeby nigdzie nam tam nie uciekało powietrze. Tak więc teraz obklejamy dokładnie.
i kilka razy na pewno będziemy musieli ponawijać tą taśmę, żeby nam się wszystko ładnie tutaj trzymało. Więc o, tutaj tak, dokładnie. O, jeszcze troszeczkę. Tak, chodzi o to, żeby dokładnie to wszystko było, tak? No bo jeżeli nam powietrze zacznie gdzieś tam z boku uciekać, no to niestety model nie sprawdzi nam się tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Tak, dlatego no na pewno dosyć dokładnie, tak? Z jednej strony, tutaj też z drugiej strony trzeba zaraz obkręcić. O, dokładnie, tak? Więc teraz, o, pięknie. Dobrze, myślę, że chyba już wystarczy, możemy odciąć. Jeszcze ewentualnie możemy podociskać, żeby to wszystko nam się dokładnie trzymało, żeby było dociśnięte. Zobaczcie, tak wyglądają przygotowane przeze mnie drogi oddechowe doprowadzające nasze powietrze do płuc, więc w takim razie teraz musimy przymocować płuca właśnie do tych słomek, czyli po prostu baloniki. No i przymocujemy je za pomocą gumek recepturek. Tak więc każdy z baloników obkręcamy właśnie dokładnie takimi gumkami. Tak więc kilka razy na pewno trzeba będzie owinąć, żeby to się też dokładnie trzymało, żeby ścisnęło nam balon, żeby też nam nigdzie tam nie uciekało powietrze. To jest bardzo ważne, tak, żeby uniknąć właśnie tej ucieczki powietrza. Tak więc kilka razy na pewno trzeba będzie owinąć. O, myślę, że chyba już będzie. Zobaczmy tylko, czy się jeszcze dokładnie trzyma, czy nie zjeżdża. Jest wszystko ok. Dobrze, no to w takim razie będziemy mogli przejść do przymocowania teraz drugiego baloniku, więc też bierzemy gumkę recepturkę, no i w takim razie robimy to samo co wcześniej. Tak więc też kilka razy będziemy musieli owinąć. Jak ktoś jest bardziej sprawny, to mu pewnie pójdzie zdecydowanie szybciej niż mi. No jeżeli chodzi o mnie, no to no tutaj te zajęcia manualne, no to strasznie kuleją. Tak, ale jeszcze na pewno trzeba owinąć tutaj, bo trochę nam brakuje. Dobrze, to zobaczmy, czy już jest ok. Ale jeszcze trzeba, jeszcze. I sprawdźmy, czy się trzyma. O, zjeżdża nam jeszcze. No to jeszcze myślę, że z raz, a może nawet dwa razy trzeba będzie owinąć. Zaraz zobaczymy. Więc jeszcze raz w takim razie tylko muszę tutaj naciągnąć trochę bardziej. O, i teraz hop. O, i chyba to będziemy już mieli w porządku wszystko. Tak, myślę, że się chyba trzyma odpowiednio. No to w takim razie tak przygotowany zestaw. Wygląda on w ten sposób, tak więc będziemy go teraz wkładać, moi drodzy, do butelki. Tak więc zobaczcie, o, i wkładamy do butelki. I teraz będziemy musieli przymocować tą słomkę, która wystaje z butelki, za pomocą plasteliny. Oczywiście ta plastelina jest po to, żeby zaczepować to wejście, żeby też nie dostawało się tam powietrze. Powietrze musi się dostawać tylko i wyłącznie za pomocą systemu słomek, tak? Za pomocą tej rurki. Więc nigdzie tam z boku nie może nam uciekać, dlatego też trzeba dokładnie tam przycisnąć, żeby dosyć mocno ta plastelina przywarła do rurki oraz w ogóle do butelki, tak? Do szyjki tej butelki. Jeszcze troszeczkę będę musiał dołożyć, bo no nie wiem, czy jest odpowiednia tam z boku. O, właśnie tutaj. O, chyba już teraz powinno być dobrze. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz wykorzystamy rękawiczkę i ona będzie pełniła u nas rolę tak naprawdę przepony. Więc chciałbym tylko zawinąć właśnie te palce, żeby one nam nie przeszkadzały. Można oczywiście wykorzystać do czegoś takiego balon, więc on też idealnie nam się nada na to, żeby naciągnąć taką rękawiczkę czy balon na spód butelki. Tak więc no, tutaj akurat mi nie wyszło, więc jeszcze raz to spróbujemy zrobić. Ja akurat nie miałem takiego balonu, więc skorzystałem właśnie z rękawiczki. Tak więc o, właśnie. Zobaczcie, mamy to w ten sposób, trzyma się, jest ok. I w takim razie naciągamy na spód butelki.
rękawiczka no jest dosyć szeroka, więc tutaj będziemy musieli jeszcze zastosować coś, żeby tu przymocować. Ja akurat skorzystam z taśmy klejącej i po prostu przykleimy tą rękawiczkę, żeby ona się trzymała. Jeżeli na przykład wykorzystalibyśmy balon, który mocno napiera na butelkę, no to wtedy nie ma takiej potrzeby, żeby on sam trzyma się. Tak? Natomiast myślę, że tutaj jest dwa razy, na pewno będę musiał owinąć taśmą, żeby to wszystko się ładnie trzymało, żeby nam nic się nie oderwało. Dobrze, i teraz odcinamy nożyczkami to, co jest nam niepotrzebne. No i zobaczcie, moi drodzy, udało nam się w takim razie stworzyć model budowy płuc. Postarajmy się go teraz omówić. Zacznijmy od wdechu, zobaczmy, co się wtedy dzieje. Dobrze? Więc mamy tutaj nasz przygotowany wcześniej model. Zaczynają podczas wdechu pracować mięśnie. Następuje skurcz przepony, która jest symbolizowana tutaj przez naszą rękawiczkę. W takim razie postaram się teraz naciągnąć, czyli będziemy mieli do czynienia ze skurczem przepony. Zobaczcie, że przepona się obniża i powoduje to powstawanie podciśnienia, które powoduje zasysanie powietrza do płuc. No i możemy to wspaniale zaobserwować, jak właśnie baloniki powiększają swoją objętość, czyli również powiększa nam się objętość klatki piersiowej. Zobaczmy, jak to wygląda podczas wydechu. Następuje wówczas rozkurcz mięśni oddechowych, czyli zobaczcie, przepona się rozkurcza, co powoduje, że ciśnienie powietrza w pęcherzykach płucnych wzrasta i jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. To powoduje, że powietrze jest wyrzucane z płuc. Jeśli zapomnicie, co się dzieje podczas takiego wdechu i wydechu, no to przypomnijcie sobie ten model płuc, a jeszcze lepiej wykonajcie go samodzielnie w domu, to wtedy nigdy o tym nie zapomnicie. Zobaczcie, tak, a więc wdech i wydech. Wdech i wydech. Tak, czyli następuje właśnie napełnianie baloników i potem ich opróżnianie. Pięknie tutaj wszystko widać. Oczywiście mam nadzieję, że bardzo dobrze widać. Polecam. Omówiliśmy już budowę układu oddechowego, powiedzieliśmy, na czym polega wentylacja płuc. Przejdźmy w takim razie teraz do wymiany gazowej. Ważne jest to, aby nie mylić ze sobą tych wszystkich pojęć. Wymiana gazowa będzie polegała na przenikaniu gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do naczyń włosowatych i odwrotnie. I taka wymiana gazowa jest to wymiana gazowa zewnętrzna. Podczas wdechu tlen będzie przenikał z pęcherzyków płucnych do światła naczyń włosowatych i następnie transportowany będzie razem z krwią do komórek docelowych. I tam zachodzić będzie wymiana gazowa wewnętrzna. Będzie ona polegała na przenikaniu tlenu z naczyń włosowatych do komórek, natomiast w drugą stronę odbywać się będzie transport dwutlenku węgla, czyli transportowany on będzie z komórki do naczyń włosowatych. Jeżeli to sobie wszystko dokładnie wyobrazimy, to myślę, że nie powinno być problemu, żeby to wszystko zapamiętać. Nie jest to wcale skomplikowane. Jeżeli chodzi o wymianę gazową, to zachodzi ona na zasadzie dyfuzji, czyli odbywa się z roztworu o wyższym stężeniu, w naszym przypadku o wyższym ciśnieniu parcjalnym gazu, do roztworu o niższym ciśnieniu parcjalnym takiego gazu. Czyli innymi słowy, w komórce znajduje się mniejsza ilość tlenu niż we krwi, dlatego właśnie ten tlen będzie przenikał nam w tą stronę, czyli z krwi, gdzie mamy wyższe ciśnienie parcjalne, do komórek, gdzie to ciśnienie parcjalne jest niższe. Jeżeli chodzi o tlen, to będzie on wykorzystywany do oddychania tlenowego. No i pojawia nam się tutaj kolejne określenie. Oddychanie tlenowe polega na przekształcaniu energii i dokładniej zachodzi w mitochondriach. Do takiego oddychania potrzebna będzie glukoza oraz właśnie tlen, natomiast w wyniku oddychania powstaje dwutlenek węgla, woda oraz ATP. ATP jest to związek chemiczny, który będzie transportował energię, dlatego bardzo często możemy spotkać się właśnie z takim zapisem, który mamy poniżej. Ważne jest natomiast to, żeby zwrócić uwagę na to, że podczas oddychania tlenowego nie powstaje energia. Ona jedynie jest przekształcana z jednej formy w drugą.
Sprawdźmy, czy w wydychanym powietrzu znajduje się tlenek węgla 4. Aby oczywiście wykonać doświadczenie, będziemy potrzebowali przygotować dwie próby, próbę kontrolną i próbę badawczą. Żebyśmy mogli wykryć w ogóle obecność tlenku węgla 4, możemy w tym celu wykorzystać wodę wapienną. Już kilka razy taką wodę wapienną wykorzystywaliśmy w odcinkach, więc również teraz nam się przyda. Mam nadzieję, że dobrze pamiętacie, że woda wapienna pod wpływem tlenku węgla 4 mętnieje. Tak więc tą właściwość właśnie teraz wykorzystamy. Jeżeli chodzi o nasze dwie właśnie próby, to próbę kontrolną zrobimy w ten sposób, że oczywiście nalejemy tutaj wody wapiennej, no i będziemy wdmuchiwać powietrze atmosferyczne. Skąd my je weźmiemy? Będziemy wdmuchiwać po prostu je za pomocą gruszki. Więc mam tutaj przygotowaną gruszkę, tak? I za pomocą słomki, poprzez słomkę, będziemy to powietrze wprowadzać do właśnie tej pierwszej probówki. Natomiast jeżeli chodzi o probówkę drugą, to będzie ona stanowiła dla nas próbę badawczą i tutaj będziemy wdmuchiwać powietrze z płuc. A w sumie tak naprawdę będę ja wdmuchiwał swoje powietrze z płuc. Jeżeli chodzi o doświadczenie, możecie je oczywiście wykonać samodzielnie w domu. Warto byłoby skorzystać z pomocy osoby drugiej, a więc na przykład można poprosić siostrę, brata, mamę, tatę. Może oni będą chcieli właśnie wdmuchiwać takie powietrze z wykorzystaniem gruszki albo odwrotnie za pomocą płuc, tak? Natomiast Wy wykonacie drugą próbę i będziecie dzięki temu mogli porównać wyniki tego doświadczenia. No oczywiście za chwilę zobaczymy, co tutaj będziemy mogli dostrzec. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić to doświadczenie samodzielnie, więc jednocześnie będę wdmuchiwał za pomocą gruszki i za pomocą płuc. Zobaczymy. No to w takim razie może zacznijmy. Wlejmy do obu probówek troszeczkę wody wapiennej. Oczywiście nie za dużo, żebyśmy podczas wdmuchiwania się nie pochlapali. Dobrze, więc jedną rzecz już mamy. W takim razie również przymocujmy gruszkę do słomki. Mam nadzieję, że uda mi się ją włożyć. Jeżeli nie, no to w takim razie mam przygotowaną taśmę i nożyczki, żeby ewentualnie jeszcze przykleić. On na razie mi ładnie wchodzi. No. I właśnie się stało to, czego się obawiałem, czyli po prostu pękła. Ale to nic się nie stało, ponieważ teraz wykorzystamy taśmę i po prostu do siebie to przykleimy. Tak więc już wyciągamy taśmę. Oczywiście trzeba znaleźć jej początek. I zakleimy. Dzięki temu powietrze nam też nie będzie uciekać. Strony też trochę dalej. Myślę, że już powinno być w porządku. Więc mamy przygotowany taki zestaw do wpuszczania powietrza atmosferycznego. Działa. Natomiast jeżeli chodzi o drugi zestaw, no to tutaj nie musimy nic przygotowywać, po prostu będziemy wdmuchiwać. No to w takim razie zaczynamy. Będzie to wyglądać pewnie trochę śmiesznie, ale trudno. Myślę, że już nam wystarczy w zupełności. Widać na pewno różnicę między jedną a drugą próbą. W razie czego też troszeczkę możemy przybliżyć. Zobaczcie, że jeżeli chodzi o próbę kontrolną, no to tutaj niewiele się zmieniło. Na pewno jakbyśmy dłużej tutaj wdmuchiwali, to byśmy jakąś zmianę mogli zobaczyć. Natomiast zobaczcie, że zdecydowanie szybciej możemy zaobserwować zmianę w naszej próbie badawczej. Doszło do zmętnienia wody wapiennej. No i w takim razie dzięki temu możemy wywnioskować, że więcej tlenku węgla 4 znajduje się w powietrzu wydychanym. Natomiast w powietrzu wdychanym, czyli w powietrzu atmosferycznym, tego tlenku węgla 4 jest zdecydowanie mniej. No i w takim razie
pytanie, skąd się wziął ten tlenek węgla 4 w powietrzu wydychanym. Jeżeli w momencie, kiedy wydychamy takie powietrze, czyli powietrze atmosferyczne, no to tego tlenku węgla 4 aż tyle nie ma. Wynika to z tego, zresztą o tym sobie również wcześniej mówiliśmy, że podczas oddychania wewnątrzkomórkowego, czyli podczas oddychania tlenowego, w komórkach powstaje tlenek węgla 4, który następnie jest usuwany z organizmu właśnie za pomocą płuc, czyli znajduje on się w powietrzu wydychanym. Jeżeli porównalibyśmy sobie zawartość procentową tlenku węgla 4 w powietrzu, no to okazuje się, że w powietrzu atmosferycznym, czyli w powietrzu wdychanym, jest go około 0,03%. Natomiast jeżeli chodzi o powietrze wydychane z naszych płuc, to jest go już aż 4,5%. Czyli zobaczcie, jaka ogromna różnica między powietrzem wdychanym a powietrzem wydychanym, jeżeli chodzi właśnie o skład procentowy tlenku węgla 4. Oczywiście nie może być odcinka z biologii bez zagadki. Przygotowałem dla Was dzisiaj bardzo prostą zagadkę. Myślę, że nawet już w połowie będziecie dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Sprawdźmy to. Mamy oczywiście tutaj. Jest takie białko jedne, również barwnikiem zwane. Znajduje się w krwinkach czerwonych i pełni rolę cząstek transportowych. Teraz jak tak myślę, to nie wiem, czy rzeczywiście jednak nie była to zbyt prosta zagadka, ale oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedź do niej, to znajdziecie ją na końcu do tego filmu, jak również powiemy troszeczkę więcej informacji o tym białku. A w takim razie teraz możemy przejść do dalszej części filmu. Udało nam się dzisiaj omówić kilka ważnych rzeczy dotyczących układu oddechowego. Powiedzieliśmy na pewno o tym, w jaki sposób zbudowany jest układ oddechowy, z jakich elementów się składa. Również udało nam się dzisiaj wyróżnić aż 3 procesy, ponieważ odróżniliśmy od siebie wentylację płuc, wymianę gazową oraz oddychanie wewnątrzkomórkowe. Okazuje się, że w takim razie prawie każda komórka w naszym ciele będzie przeprowadzała oddychanie tlenowe. A no właśnie, w takim razie mam dla Was zadanie, czy znajdziecie informacje o komórkach w naszym ciele, które nie przeprowadzają oddychania tlenowego. Jeżeli Wam się uda znaleźć jakieś szczegóły, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzu do tego filmu. Jestem ciekawy, czy jesteście uważni. Ok, w takim razie został nam tak naprawdę ostatni aspekt, o którym nie powiedzieliśmy, ponieważ nie odpowiedzieliśmy na pytanie naszego dzisiejszego odcinka, a więc czy możemy nie oddychać? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Za kontrolę oddychania odpowiedzialne jest nasze mózgowie, a dokładniej rdzeń przedłużony. Zwiększające się stężenie jonów H+, czyli kationów wodoru we krwi, powoduje pobudzenie ośrodka oddechowego, który znajduje się w rdzeniu przedłużonym i ten wysyła wtedy informacje do mięśni oddechowych, żeby zaczęły pracować. Dzięki temu ten proces jest niezależny od naszej woli i możemy oddychać nawet kiedy śpimy w nocy. Zagadka była bardzo prosta, ale oczywiście muszę powiedzieć, jak brzmi prawidłowa odpowiedź. Barwnikiem znajdującym się w erytrocytach jest oczywiście hemoglobina. Jest to białko, które w swojej budowie zawiera 4 cząsteczki hemu. Hem, a dokładniej wewnątrz takiego hemu, znajduje się jon żelaza, który ma zdolność do wiązania się z tlenem. Dzięki temu właśnie hemoglobina może taki tlen transportować. Jest to połączenie nietrwałe, które może się rozpadać, a to będzie umożliwiało oddawanie właśnie takiego tlenu z erytrocytów do komórek, które oczywiście bez tlenu nie mogłyby przecież przeprowadzać oddychania tlenowego. Hemoglobina, która jest związana z tlenem, nazywana jest oksyhemoglobiną. Natomiast taka hemoglobina, która będzie związana z tlenkiem węgla 4, bo oczywiście też istnieje takie połączenie, nazywana będzie karbaminohemoglobiną. Chociaż zdecydowanie większa ilość takiego tlenku węgla 4 transportowana będzie jednak nie pod postacią karbaminohemoglobiny, tylko pod postacią jonu wodoru węglanowego. To by było w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście do końca. Zachęcam Was bardzo serdecznie do
poszerzenia informacji dotyczących układu oddechowego. Jest to niezwykle ciekawy układ, dlatego warto odkrywać jego tajniki. Warto w ogóle właśnie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego ważnego układu. Żegnam się w takim razie z Wami bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli wrócić i zobaczyć inne odcinki, jeżeli chodzi o biologię, a może zerkniecie na chemię albo fizykę. No i w takim razie się trzymajcie.